Czarno-białe zdjęcie na profilu Williama i Kate wprowadziło w błąd miliony ludzi. Księżna Kate wrzuciła do mediów społecznościowych wyjątkową fotografię. Z okazji 11 urodzin książę George zapozował swojej mamie do zdjęcia portretowego. Uwagę przykuł jeden szczegół, który w pierwszej chwili mógł przerazić internautów. Syn księżnej Kate i księcia Williama świętuje urodziny. Księżna Kate i książę William mają troje dzieci, z których najstarszy syn właśnie skończył 11 lat. Książę George coraz bardziej przypomina swojego ojca i trzeba przyznać, że mocno spoważniał. W końcu to on jest drugim w kolejce pretendentem do tronu Wielkiej Brytanii. Na oficjalnym profilu księcia i księżnej Walii pojawiło się urodzinowe zdjęcie księcia Georgia. W pierwszej chwili można poczuć konsternację. Zaskakująca stylistyka zdjęcia księcia Georgia. Autorką portretu jest zakochana w fotografii księżna Kate. Przeglądając profil książęcej pary można natknąć się na wiele pięknych kadrów, które uchwyciła. Tym razem wyszło trochę niefortunnie, bo zdjęcie młodego księcia Georgia opatrzono czarno-białym filtrem. Przestańcie używać czarno-białych zdjęć. Za każdym razem myślę, że ktoś umarł, czytamy w komentarzu. Rzeczywiście czarno-białe fotografie media wykorzystują do informowania o czyjejś śmierci. Jednak taka wpadka księżnej Kate to nie pierwszy raz. Księżna Kate kocha klimatyczne zdjęcia. Wygląda na to, że księżna Kate po prostu lubi oldschoolowy styl fotografii i często tak kadruje obraz, używając przy tym różnych opcji zmiany nasycenia koloru, że trudno stwierdzić, kiedy dokładnie zrobiono zdjęcie. Taka sama afera powstała, gdy księżna Kate i książę William opublikowali czarno-białe zdjęcie ze ślubu. Wielu z nas pamięta, jak taki rodzaj zdjęć dominował nad kolorowymi. Teraz raczej widuje się je tylko w przypadku fotografii artystycznych.